Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No przykro jest patrzeć na całą tą sytuację w Ameryce, kiedy jedynym spoiwem dla partii komunistów, demokratów, no to są skrobanki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach do filmików, które bardzo często są zdemonetyzowane. No skrobanki, no dosyć kontrowersyjna sprawa. Kiedyś były bardzo nielegalne. Było dużo kobiet umierało. W Ameryce no to mówią, że były nielegalnie robione wieszakami do bielizny, czy te wieszakami z szafy gdzieś tam w bocznych alejkach. No i później jakoś to się wszystko ustabilizowało. Większość państw, większość narodów, większość rządów zgodziła się na usuwanie ciąży w jakichś tam warunkach. Tyle tylko, że w Ameryce w 1973 roku no, stało się coś dziwnego, bo Sąd Najwyższy, który rozpatrywał parę razy wcześniej, przed 1973 rokiem, czy prawo do skrobanki jest konstytucyjne, zdecydowało, że prawo do skrobanki jest konstytucyjne. No co to znaczy w takich normalnych słowach? Konstytucja dotyczy całego kraju, czyli dotyczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli dotyczy na dzień dzisiejszy 50 różnych stanów. No i to jest prawo przewodnie. Przed 1973 rokiem było sprawy medyczne, sprawy zdrowotne, sprawy skrobanek podchodziły pod decyzje obywateli. Obywatele głosowali, robili plebiscyty, wybierali prawników, którzy decydowali, ustanawiali prawo, co, gdzie, kiedy i jak. No, także po tym, jak sąd ustalił, że w zasadzie istnieje federalne prawo do skrobanek, no to później już się nikt nie zastanawiał, kiedy. No i teraz jest, to jest ta dramatyczna różnica. W Ameryce większość stanów ma podobne podejście, czy podobne terminy, kiedy ciąża może być usunięta, kiedy nie może być już usunięta. No w Ameryce no to najbardziej kontrowersyjny jest ten trzeci kwartał, czyli siódmy, ósmy, dziewiąty miesiąc, no ale również jest bardzo kontrowersyjny czwarty, piąty i szósty miesiąc, czyli ten drugi kwartał. Ogólnie rzecz biorąc na świecie, no to jest mniej więcej 6 tygodni, czyli dwie menstruacje, dwie miesiączki, które się nie pojawiły, powodują to, że kobiety decydują się na usuwanie ciąży. W Ameryce, w wielu stanach jest tak, że 15 tygodni, no to jest ten taki moment, w którym bardzo często obywatele głosują, mówią, że po 15, że do 15 tygodnia może być skrobanka zrobiona, czyli 4 miesiące, a później to już nie. Dlaczego? No bo używają tego momentu, kiedy można wyczuć bicie serca. No i wtedy mówią, że jakieś bicie serca, no to jest potencjalne zdrowie. No i jeżeli nie było gwałtu, jeżeli nie było współżycia w rodzinie, czyli w zasadzie, jeżeli ojciec nie zgwałcił córki, czy tego rodzaju, że pokrewieństwo, no bo to od tysięcy lat wiadomo, że taki mieszanie, czy brak mieszania genów powoduje dosyć makabryczne rzeczy. No i teraz właśnie jest ta sprawa. Ten Sąd Najwyższy powiedział, że po 49 latach Sąd Najwyższy dzisiaj uznał, że Sąd Najwyższy 49 lat temu zrobił pomysł.
pomyłkę. Zrobił pomyłkę, no bo chciał wszystkich zaspokoić, a jedyne co osiągnął, to to, że zabrał prawa obywatelom. No i w Ameryce jednak ma być ta demokracja, no i obywatele mają demokratycznie decydować. Obywatele mieszkają w najróżniejszych stanach, w najróżniejszych rejonach geograficznych, politycznych, no i Sąd Najwyższy powiedział, że rząd federacyjny nie ma nic do powiedzenia, stany muszą decydować. No ale to jest nieprawdopodobne, że administracja Bidena po prostu walczy i bije się z Ameryką, bije się z systemem. Nie, administracja prezydenta Bidena nie szanuje, no po prostu jest zdrajcą, nie szanuje swojego własnego kraju, nie szanuje swoich własnych obywateli, nie szanuje swojego Sądu Najwyższego. No i chodzą i szczekają na Stany Zjednoczone, szczekają na Amerykę, tak jak Biden, Muhammad Obama pojechał, zawsze jeździł po Europie, no to strzał i pluł na Stany Zjednoczone. No i teraz też bardzo dużo tych zdrajców antyamerykańskich pluje. Jedna z ambasadorka amerykańska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Linda Thomas Greenfield, no to ona zrobiła takie, napisała i przemawiała, miała takie oświadczenie, że ta decyzja Sądu Najwyższego, no to jest okrutną decyzją, jest ciemną decyzją i jest niebezpieczną decyzją. Czyli w zasadzie Sąd Najwyższy to jest to, co powinno trzymać porządek w jej kraju. Ona po prostu podchodzi i rozbija całe te podwaliny, ten fundamenty normalnego społeczeństwa. Jeżeli przedstawiciel rządowy, jeżeli budżetówka, jeżeli ktoś, kto dostaje pieniądze z pieniędzy podatników, jest utrzymywany przez pieniądze podatników z tych 50 stanów i ona mówi, że te 50 stanów, ci obywatele, którzy płacą te podatki, nie mają nic do powiedzenia, bo ona tłumaczy, że ona jeździ po całym świecie i walczy o prawa kobiet i że się wstydzi za Amerykę, no to jest coś nie tak. Sekretarz stanu Antony Blinken, no to też powiedział, że wszystkie te urzędy i organizacje państwowe będą kompletnie zaangażowane w tym, żeby pomagać w skrobankach. No to też jest dosyć dziwne, że urzędnik państwowy robi takie rzeczy. No. Skrobanki, no to była wielka sprawa w kwestii w Ameryce szczególnie w sumie nawet po 73 roku. Po 73 roku, kiedy Sąd Najwyższy zdecydował, że te skrobanki to jest konstytucyjne prawo. Kongres zrobił taką poprawkę, to jest nazwana poprawka Helms. No i co ona robiła? No i ona robiła to, że wszystkie, z punktu widzenia rządu amerykańskiego, wszystkie organizacje nierządowe, które działają na całym świecie, gdziekolwiek na świecie, a proszą o pieniądze na prowadzenie działalności, no to one były w zasadzie podpisywały oświadczenie, że nie będą propagować skrobanek poza Ameryką. Prezydent Reagan, no to on wprowadził coś takiego jak polityka Mexico City. No i co to znaczy? No to właśnie to znaczy to, że te organizacje nierządowe nie dostają, nie mogą promować skrobanek albo poza Stanami Zjednoczonymi. No i później był jeden wielki cyrk. Jest jeden wielki cyrk, no bo każdy prezydent socjalistów, demokratów, no to niszczył to, no niszczył tą
polisę, tą politykę. Później przychodził republikanin, znowu wprowadzał to. No i taka huśtawka. No i taka huśtawka po prostu skrobankowa. No komu to pomaga? No nikomu nie pomaga. Ameryce nie pomaga, dlatego że te dwupartyjna walka, dwupartyjna bitwa, ludzie na ulicy po prostu patrzą na siebie jak na wrogów. No ale ciekawe jest to, że w zasadzie 60% Amerykanów mówi, że musi być jakieś ograniczenie co do terminów tych skrobanek. No 60%, czyli 600 na 1000 osób wie, że jest jakieś ograniczenie. Wiele tych krajów w Europie wie, że musi być jakieś ograniczenie. No w zasadzie to tylko Islandia, Szwecja, Holandia i Zjednoczone Królestwo, no to mają można powiedzieć skrobanki na życzenie. Cała reszta ma pewnego rodzaju ograniczenia. We Francji, w Niemczech, no to tam potrzebują oświadczeń lekarzy, jeżeli jest poza tym pierwszym kwartałem. Wielu członków NATO, czyli tego militarnego, wojskowego związku wojskowego właśnie, no to większość tych krajów zabrania skrobanek po między 10 a 12 tygodniem. No w Ameryce, no to w zasadzie pozwalało na robienie tego. No a teraz jest taka sytuacja, że amerykańskie prawo jest mniej więcej takie jak w Europie. No i to w sumie to administracja Bidena, no to też doprowadza do tego, że zgadza się kompletnie z polityką chińską na przykład. No w Chinach 10 milionów skrobanek jest robionych rocznie. Tam była makabra, jak kiedy wprowadzili tą politykę jednego dziecka. Na wsiach no to notorycznie kobiety nie zgłaszały ciąży, jeżeli rodziły dziewczynki, no to zakopywały je gdzieś tam żywcem albo dusiły gdzieś na polach kukurydzy. W sumie były przymusowe skrobanki w Chinach. W pewnym momencie były przymusowe skrobanki w państwowych szpitalach jako kontrola liczebności dzieci. No, konsekwencją dzisiaj w Chinach to jest to, że jest statystycznie, no to w większości kraju, w większości narodów to się rodzi tak pół na pół dziewczynek i chłopców z lekką przewagą dziewczynek. No, a w niektórych rejonach no to jest 70% mężczyzn i 30% kobiet. No to w wielu rejonach to doprowadziło do tego, że kobiety po prostu czują się no można powiedzieć bardzo ważne, no i bardzo cenne, no i to też się zamienia w prostytucję, bo bardzo często dużo kobiet decydowało, że prostytucja jest bardziej jakoś dochodowa niż praca. Tak, także te społeczne, socjalistyczne manipulowanie społeczeństwem, czy kazanie, robienie czegoś, co ludzie nie chcą, no to doprowadza do jakichś dziwnych skutków. No ta sytuacja teraz, no to pokazuje, że komuniści wszystkich krajów, no Trudeau czy Xi Jinping, no to oni właśnie pchają to w tym kierunku. Ci dyplomaci amerykańscy, no to w zasadzie powinno być ich psim obowiązkiem, żeby szanowali decyzje własnego rządu, własnego systemu, własnego prawa, żeby szanowali demokratyczną decyzję ludzi, którzy w zasadzie mają
mają głosować i mają prawo, żeby zdecydować się to, co chcą. No, ta lekcja z tego wszystkiego to jest taka, że jednopartyjne działanie nie za bardzo jest prawidłowe na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, tam w Azji, w Afryce, w Australii, no to są kraje, które w sumie są mają inny punkt widzenia niż amerykańscy demokraci czy europejscy komuniści. No i to powoduje, że Amerykanie tracą zaufanie do rządu. Tracą zaufanie do rządu, dlatego że administracja Bidena używa te urzędy bezpieczeństwa amerykańskiego do tego, żeby propagować tą ekstremalną akcję proskrobankową. I jeżeli Amerykanie stracą zaufanie do własnego rządu, no to będzie ciężko to odbudować. No i wtedy Amerykanie, jak stracą zaufanie do rządu, no to jako konsekwencja to może być coś takiego, że Amerykanie nie będą popierali rządu w innych jakichś sprawach. Jeżeli rząd uważa, że naród nie potrzebuje przetrwać, no to Amerykanie zaczną patrzeć na to, jak politycy będą mówili, żeby wysłać jakąś pomoc, czy żywnościową, czy zbrojeniową, gdzieś do jakiegoś innego kraju, do innego narodu, no to po prostu nie będą tego popierali. Tak samo jak wszystkie te sprawy, czy w Rosji, czy w Chinach, jeżeli tam będzie jakieś naruszanie praw obywatelskich, no to Amerykanie też powiedzą, co nas obchodzi Rosja, czy Chiny, czy Korea, czy gdziekolwiek. Jeżeli tamtejszy rząd robi ludziom coś takiego, jak Amerykanie będą mówili, amerykański rząd poprzez te swoje urzędy bezpieczeństwa robi to własnym Amerykanom. No i to długoterminowo to cały świat jest bardziej taki bliżej tego, co było w Ameryce właśnie przez 1973, niż to, co było po 1973. No te wszystkie Macrony i te Bideny i Xi Jinpingi, które krytykują Amerykę za tą decyzję sądu, to nie jest normalne. Szacunek powinien być na szczególnie polityków danego kraju, konkretnie Ameryki, polityków, urzędników i wszystkich przedstawicieli. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szeleczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonieniem o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, widzicie, co się dzieje. Cała administracja Bidena, no to jest jeden wielki cyrk. Teraz w listopadzie będą wybory międzyprezydenckie. Głosujcie, zobaczymy, ilu republikanów będzie głosowało. Za 2 lata będą wybory prezydenckie, też będziemy widzieli, ile republikanów głosowało. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No jeżeli jeszcze nie zrozumieliście, że Biden to jest jeden wielki obciach i wtopa, no to ja nie wiem, co wam potrzeba, ale mam nadzieję, że robiliście zakupy w sklepie, widzicie, ile jedzenie kosztuje. Mam nadzieję, że kupujecie inne rzeczy, samochód, czy dom, czy ubrania. Też widzicie całą tą galopującą inflację i głupotę ekonomii socjalistycznej. Jeden wielki bałagan. Także teraz nie idźcie głosować na demokratów w drugi wtorek listopada. No i za 2 lata też nie idźcie głosować na tych wszystkich, na ten obłęd lewactwa amerykańskiego. Najlepiej by było, jeżeli byście po prostu zmienili swoją przynależność partyjną
i zadeklarowali się jako normalni. Zdrowia dla normalnych.